Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta dla Polaków tu w kościele o godzinie 13:00. Witamy z parafii pod wezwaniem świętego Jakuba w Medziugorju. Rozpoczyna się tłumaczenie symultaniczne modlitw wieczornych, którego można słuchać na częstotliwości 92 i 7 FM. Drodzy organizatorzy i piloci grup, uprzejmie prosimy o wpłacanie datków na tłumaczenie modlitw wieczornych do biura informacji. W imieniu parafii dziękujemy. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas. Svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, szanowni pielgrzymi, szczerze i serdecznie pozdrawiam was na początku tej mszy świętej. Szczególnie pozdrawiam was, którzy leżycie w łóżkach z powodu choroby i słuchacie nas za pośrednictwem odbiorników radiowych. Serdecznie pozdrawiam was, którzy podróżujecie, jadąc, słuchacie nas, chcąc być częścią naszej wspólnoty w Medjugorju. Jezus mówi nam na początku Wielkiego Postu i na początku tej mszy świętej: przyszedłem, by powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. My jesteśmy ludźmi słabymi, grzesznymi, obciążonymi wieloma rzeczami, ale z drugiej strony mamy morze miłości. Miłość, która na nas czeka, a nazywa się Jezus Chrystus i Jego Matka, błogosławiona Dziewica Maryja. Drogie panie, matki, cenione dziewczęta, jeżeli ktoś dziś wieczorem może was rozumieć w waszych bólach, cierpieniach, pytaniach, lękach, to właśnie ona, błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Syna Bożego i nasza Matka. Zawierzcie się jej, otwórzcie jej swoje serce. Drodzy wierni, my wszyscy stajemy przed lustrem i wiemy, co powinniśmy poprawić. Fryzura, sukienka, krawat, garnitur. Oto okazja, by dziś wieczorem stanąć przed Jezusem Chrystusem i w tym świetle, w tym lustrze widzieli to, co nie jest dobre, abyśmy to poprawili. Abyśmy byli godni sprawować tę najświętszą ofiarę, mszę świętą, szczerze żałujmy za grzechy, zaniedbania i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nostrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzący oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy wąż rzekł do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Oto słowo Boże. Zmiluj mi se, Boże, po miłosierdziu swome. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj mi se, bezakonie swoje. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiluj mi se, Boże, o miłosierdziu swome. Wróć mi radość. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj mi se, Boże, po miłosierdziu swome. Czytanie posłanice. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Po jednome Jezusu Chrystu. Dakle, grzech jednoga svim ludima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste